Namaste. Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj ponownie twarzą w twarz. Będzie to taki film bardziej informacyjny, aby zebrać te najważniejsze rzeczy i troszeczkę je usystematyzować. Przede wszystkim pierwsza ważna rzecz, która ma miejsce jeszcze w tym miesiącu, to 40. rytuał dla Matki Ziemi. To 40. spotkanie w pełni Księżyca, gdzie zbieramy nasze myśli, zbieramy nasze energie i wysyłamy je do Wszechświata, wysyłamy je do naszej Matki Ziemi, aby wspomóc ten proces regeneracji, odnowy, aby wspomóc te wszystkie istoty, szczególnie te, które mieszkają tutaj i są zagrożone wyginięciem. I dokładnie ten film nagrywam w tej chwili w magicznej oazie, w tej części, która jest jedną z najstarszych części tutaj stworzonych przez nas. I jak widać, energie te bardzo pięknie się rozwijają, bardzo pięknie to wszystko się regeneruje. Ten obszar, który był wcześniej obszarem pustynnym, zmienia się w tropikalną taką dżunglę. W ostatnim spotkaniu, 39, miesiąc temu, wzięło udział ponad 7 tysięcy osób. I z jednej strony jest to taka wielka liczba, która brzmi tak ogromnie, ale w rzeczywistości w porównaniu z ilością ludzi na Ziemi jest to tylko taki malutki procent. I dlatego dla mnie osobiście jest to bardzo ważne, aby co miesiąc było nas jeszcze więcej i jeszcze więcej, bo jeżeli wielu ludzi zrobi coś małego, to poruszy się coś wielkiego. Tuż po 40. rytuale dla Matki Ziemi ma miejsce kolejne telepatyczne spotkanie z istotami światła, czyli z istotami, które potocznie nazywamy aniołami i są one odpowiedzialne za wszystkie rzeczy pozytywne, takie jak miłość, spełnienie, przypływ, dobrobyt, samoakceptacja, samorealizacja, zdrowie, wszystkie te cechy, które ogólnie odczuwamy jako pozytywne. To spotkanie ma miejsce w czasie nowiu Księżyca, tak jak rytuały dla Matki Ziemi w czasie pełni, to te spotkania indywidualne, anielskie, mają miejsce zawsze w czasie nowiu Księżyca, gdy ta energia odnowy, nowego początku, gdzie zbieramy pewne cechy, aby odpowiednio ukształtować kolejny miesiąc. I te spotkania mają troszeczkę inny charakter niż rytuały dla Matki Ziemi, ponieważ tutaj poruszamy konkretne problemy. I tutaj konieczne jest zapisanie się na termin i przesłanie do mnie tego, co chcesz usunąć i to, co pragniesz przyciągnąć. Ale wszystkie szczegóły będą tutaj poniżej, w opisie tego filmu, a także jak zawsze na moim blogu, na wszystkich tych platformach społecznościowych, które z pewnością oglądasz i śledzisz. Po naszym spotkaniu anielskim, które omówię jeszcze może w kolejnym tutaj słuchowisku, albo zaraz na końcu tego filmu jeszcze omówię, co dokładnie robimy w tym miesiącu, ponieważ sierpień jest miesiącem bardzo specyficznym, jest to miesiąc gromadzenia, w którym chodzi o gromadzenie nie tylko energii jakichś takich finansowych, ale również o gromadzenie siły, mocy, miłości i tak dalej. I to jest bardzo, bardzo ważne, aby odpowiednio przygotować się psychicznie, fizycznie do tego naszego spotkania, jeżeli oczywiście bierzesz w nim udział. I to są takie dwa najważniejsze terminy w kolejnych dniach i po tym ukaże się jeszcze nowa edycja mojej książki Kurs Magii 3, ponieważ bardzo wiele osób miało problem z czcionką, która dokładnie w Kursie Magii 3 opisuje treść tej książki i dlatego zmienił tą czcionkę, dodał może kilka nowych takich komentarzy i ta książka będzie w nowym wydaniu dostępna, a także czeka nas już wkrótce, mam nadzieję, że na moje urodziny lub kilka dni później, czyli jak wiesz, moje urodziny są 1 września, czyli mniej więcej we wrześniu, może końcem września, będzie dostępna druga część mojej powieści Mroczne Góry, która nosi tytuł W zielonych oczach wiedźmy. I wiem, że jest tak wiele osób tam na zewnątrz, które czekają na tę drugą część i bardzo, bardzo się cieszę, że te siły wyższe pomogły mi znaleźć ten czas, bo jest to czas prywatny, to ta powieść nie ma wiele wspólnego z moją pracą energetyczną czy z moją pracą dla wszechświata, dla świata, dla tych wszystkich istot dookoła nas.
Jest to raczej taka część prywatna, mojego życia prywatnego, ale mimo tego udało się ją wygospodarować i bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, bo ta powieść jest czymś bardzo, bardzo ważnym dla mnie osobiście, a również chyba dla każdej osoby, która przeczytała część pierwszą. I to na dzisiaj tyle. Spotykamy się wkrótce na kolejnych filmach, w których znowu będę odpowiadać na pytania, ponieważ tych pytań jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. I trzeba to w jakiś sposób wyjaśnić, pewne rzeczy omówić. Staram się omawiać bardzo wiele rzeczy na moim blogu bukardimaria.com. Będzie tutaj również w opisie filmiku i tam praktycznie co kilka dni pojawia się nowy artykuł, ale jednak tych pytań jest mimo tego bardzo, bardzo dużo i taki kontakt osobisty twarzą w twarz myślę, że jest również w pewien sposób ważny. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Spotykamy się już wkrótce. Mam nadzieję, że znajdziesz tą 5-10 minut, aby dołączyć do nas w rytuale dla Matki Ziemi, aby było nas więcej niż 7 tysięcy w tym miesiącu. Jeżeli masz jakiekolwiek rzeczy prywatne, jakiekolwiek życzenia, jakiekolwiek marzenia, które pragniesz poruszyć, chcesz, aby one szybciej się zrealizowały, aby one uzyskały tą pomoc anielską, to bardzo proszę i zapraszam na spotkanie anielskie telepatyczne 2 sierpnia i czekam tutaj na Twoje zgłoszenie i zamówienie terminu i opis sytuacji, w której potrzebujesz pomocy, czyli co chcesz usunąć, co chcesz przyciągnąć. Dziękuję za Twoją uwagę. Twoja Maria Bukardi. Jeżeli oglądasz mój Instagram, to z pewnością ten pierwszy film już rzucił Ci się w oczy. Tak, on został nagrany już w czerwcu bieżącego roku, dokładnie w czasie mojej podróży na szczątki mitycznej Atlantydy, czyli w to miejsce, gdzie spotkaliśmy się na spotkaniu anielskim w czerwcu. I chciałabym właśnie teraz na koniec ukazać ten niezwykły moment, ponieważ był on tak pełen pozytywnych energii, takich pozytywnych wibracji, że powinien zostać uwieczniony i wskazać te niezwykłe siły, które towarzyszyły nam w czasie tego spotkania.